Adrian Chuński, ksiądz katolicki, to jest mocny podcast, bo mocny jest Bóg i mocne są historie, które też Bóg tworzy. I bardzo się cieszę, bo dzisiaj w studiu jest Karol Sobczyk. Witaj Karolu. Cześć, dobrze Ciebie widzieć, dobrze Was widzieć. Cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać wspólnie w tym miejscu, bo dużo dobrych rzeczy tu robisz, zawsze inspirujące. Cieszę się bardzo Karol, że jesteś. Słuchajcie, Karol to jest, to jest człowiek to jest człowiek jedności, to jest człowiek bardzo wielkiego też dialogu. Bardzo też się dlatego cieszę, że jest z nami, prowadzi wspólnotę Głos na Pustyni w Krakowie, jest mężem jednej żony, ojcem dwójki dzieci. Są też takim małżeństwem właśnie dla Królestwa, bardzo wiele takich różnych też działań. Ale to, o czym chciałbym, może na samym początku zacząć, bo bardzo mi zależy, żeby zawsze goście mogli się wypowiedzieć, jeżeli chodzi o to, co noszą w sercu. Karol, ja ciebie zawsze po prostu widziałem w jakichś takich różnych miejscach, gdzie była mowa o jedności, jako tego, który rzeczywiście jednoczy. I tak widzę, że Pan Bóg bardzo mocno złożył ci kwestię jedności, właśnie w sercu. Jak ty to przeżywasz, jak doświadczasz, jak to się w ogóle w tobie zaczęło? Dlaczego tak bardzo umiłowałeś jedność i dlaczego ta jedność jest dla ciebie tak bardzo ważna? Wiesz, to, to wszystko ma swój początek w historii mojego życia, dlatego że wiele już lat temu, chociaż może nie aż tak bardzo, kiedyś, jeszcze byłem studentem, byłem w takim miejscu, gdzie Wychowywałem się wcześniej w środowisku, które było bardzo sceptyczne ekumenicznie. Nawet bym użył takiego sformułowania, że to, co czułem względem niekatolików, to była wrogość, może nawet nienawiść. Dlatego, że byłem uczony takich postaw bardzo dużej wrogości w stronę osób, które nie są. W przekonaniach takimi samymi jak, jak ja jako katolik. I kiedy w 2012 roku znalazłem się na takim, przepraszam, w 2010 roku na takim kursie, który służył na rzecz pracowania z ludźmi w kontekście poradnictwa, takiego to było biblijne poradnictwo chrześcijańskie. Ja jako student psychologii wystudowałem psychologię. Szukałem takiego w ogóle miejsca, które mi pomoże w tym, jak, jak tą psychologię w praktyce może się uprawiać, nie? Jak, ją, jak ją realizować w praktyce. Chciałem być dobrym katolickim psychologiem, ale było dużo elementów takich new na moich studiach. Nie wiedziałem, co jest jeszcze nauką, co już jest jakąś duchowością. Szukałem jakiegoś rozeznania w tym i ostatecznie miejsce, które mi polecono, to było miejsce, które było prowadzone przez protestantów. Ale To było dla mnie bardzo trudne, bo ja się bardzo bałem protestantów, byłem bardzo, bardzo uprzedzony. I jednocześnie też nie, mimo, że byłem osobą utożsamiającą się z kościołem i zawsze broniącą kościoła i będącą blisko kościoła, myślę, że też blisko Boga, ale nie znałem tego, co Bóg zrobił dla mnie. Nie wiedziałem o tym, że dostaliśmy życie od Boga już teraz, nie, nie wiedziałem o łasce, nie miałem świadomości tych, tych rzeczy. Byłem przekonany, że przez uczynki potrzebuję się dostać do królestwa. To, to tym bardziej wszystko to, co nie pasowało do moich takich dotychczasowych przekonań, było mi bardzo, bardzo odległe. I to taki wystraszony pamiętam, że przyjechałem. Na, pierw, na zjazd taki tygodniowy, najpierw, żeby tam w ogóle przyjechać, powiedziałem Bogu tak, Boże, jeżeli moi rodzice, mój duchowy kierownik i lider mojej wspólnoty powiedzą mi, że mogę jechać, to tam pojadę, bo jak nie, to nie chcę, bo nie chcę mieć nic wspólnego z niekatolikami. I byłem zaskoczony, bo rodzice powiedzieli, synu, masz 18 lat, już skończyłeś, więc ty decydujesz o sobie jedź. możemy ci pożyczyć samochód. Lider mojej wspólnoty ku mojemu zaskoczeniu powiedział, to jest dobre miejsce, pojedź, to będzie, to będzie będzie właściwe, a najbardziej byłem zgorszony moim kierownikiem duchowym, <laughs> pobożnym ojcem Paulinem, który nie tylko, że się zgodził, ale napisał taką rekomendację, żeby mógł tam się dostać, bo tam trzeba było napisać rekomendację od swojego takiego duchowego kierownika, czy osoby, które tak duchowo ci towarzyszy. I pojechałem, właśnie to był lipiec 2010 roku, Pamiętam dobrze ten moment, właśnie wypożyczonym od rodziców samochodem zaparkowałem w miejscu, w którym mieliśmy być zakwaterowani. Przez, mieliśmy spędzić tydzień czasu podczas pierwszej części tego, tego rocznego w sumie kursu um, w ramach Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego w Ustroniu. Rozpakowałem swoje rzeczy w pokoju i z niecierpliwością oczekiwałem na osobę, która będzie ze mną mieszkać mm. <laughs> przez cały tydzień. I mm. pamiętam w momencie, ktoś zapukał do drzwi. Więc ja podszedłem do, do, do tych drzwi, nacisnąłem na klamkę, otworzyłem je i patrzę, stoi przed mną mężczyzna około 40 lat, ja w tamtym czasie miałem jakieś 21, więc był ze dwa, lata, ze dwa razy ode mnie starszy. I powiedział sobie, jej, to jest ten człowiek, z którym spędzę najbliższe 7 dni. Wyciągnąłem rękę, mówię, cześć, jestem Karol. I mówię od razu, jesteś katolikiem czy protestantem? <laughs> to był pierwszy moment naszego, wiesz, kontaktu. Mm. on stojąc w drzwiach powiedział, wyciągnąłem rękę, mówi, cześć, jestem Darek, jestem protestantem, widzę, że jesteś katolikiem. <laughs> to, Ciekawe, był... <laughs> to był sam początek. Mm. I pamiętam, jak przed do środka. Rozpakował <laughs> swoje rzeczy i położył Biblię swoją na, na takim stoliku przy łóżku. Ja też miałem swoją Biblię, ale nie znałem Biblii, nie czytałem Biblii, ponieważ nie uczono mnie tego, że to jest tak ważne. Nie? Że nie uczono mnie tego, że życie czerpie się ze słowa. Więc wiedziałem o tym, że jako. Prawdziwy chrześcijanin, tylko prawdziwy katolik muszę mieć Biblię, <grym>, więc miałem, ale niekoniecznie nie użyłem. Yy, więc pamiętam, jak on do toalety, yy, podszedłem do jego stolika, wziąłem tam jego Biblię, otworzyłem pierwszą stronę, patrzę, Biblia Warszawska. I potem pomyślałem sobie, to jaką ja mam, nie? Ja to otworzyłem, patrzę, Biblia Tysiąclecia. I pomyślałem sobie, nawet Biblię mamy inne. <grym, <grym, I to, co wtedy zrobiłem, to byłem tak wystraszony tej sytuacji i tego, że on będzie mieszkał ze mną przez tydzień, a nie wiem, kim on jest, że pochowałem wszystkie moje rzeczy z powrotem do torby. Bo bałem się, że Derek może chcieć mnie okraść. I takie było moje zrozumienie protestantów. Taką tak miałem świadomość yy, naszych, naszego istnienia wzajemnego. To się troszkę zmieniło. <laughs> Jak Derek wyszedł w ogóle z pokoju, powiedziałem mu, oznajmiłem mu, że wychodzę na różaniec. Hmm. Bo musiał wiedzieć, że nie będzie miał ze mną prosto. Ja spałem bez, bez koszulki, żeby widział mój szkaplerz na szyi. Rozumiesz, po prostu on, on musiał wiedzieć, że nie będzie miał ze mną prosto. Ale byłem bardzo zaskoczony w ciągu tego tygodnia, ponieważ on... On nie chciał, żebym ja nie był katolikiem. I to mnie bardzo zaskoczyło, bo byłem nastawiony na to, że on będzie chciał mnie przeciągnąć, nie? że będzie chciał ze mną walczyć. Ale on jedyne, jedyne czego chciał, to chciał tego, żebym poznał Jezusa i poznał to, co Jezus zrobił dla mnie na krzyżu. I, i o to się modlił. Wstawał rano o godzinie piątej, nastawiał budzik, tak się domyślam, i klękał nad moim łóżkiem, nie dotykał mnie, ale podnosił ręce wysoko do góry i modlił się za mnie. I to się działo każdego dnia. już nieświadomy tego. Budziłem się, wiesz, coś się działo w pokoju, więc otwierałem oczy i widziałem Darka, który, który klęczy My... nad mojej łóżki i modli się. Yes. I to było o rano mm. każdego dnia. I to było dla mnie bardzo takie zaskakujące, bo widziałem w nim autentyczną wiarę. Nie? Wiedziałem, że mnie by się nie chciało wstawać o piątej w tamtym czasie. Nie? nie widziałbym w tym... Wiesz, modliłbym się, ale nie, nie dawałbym z siebie czegoś. Wiesz, o co mi chodzi? Jakby byłem w takim miejscu, mm, w takim, w takim miejscu braku gotowości do ponoszenia ofiary dla Pana. Tak, to jest klasyczne, można wierzyć, ale wiesz, bez przesady, nie? Tak, w takim hmm. miejscu byłem I, i czwartego dnia pobytu w tamtym miejscu usłyszałem Ewangelię, usłyszałem kerygmat, usłyszałem to, co Jezus zrobił dla nas, usłyszałem o łasce, nigdy o tym nie słyszałem. I pomyślałem sobie, jak to jest możliwe, że, że nigdy nie słyszałem o tym, o, o tym mówi Biblia, nie? I było dla mnie takie zaskakujące... I to był taki moment, w którym, w którym doświadczyłem tego, co znaczy narodzić się na nowo. I mimo że pozostałem katolikiem, ci ludzie też mnie nie zachęcali do konwersji, nie zachęcali mnie do posłuszeństwa panu. Na początku miałem wiele pytań w ogóle moje, o moje miejsce, gdzie powinienem być, gdzie Bóg chce, żebym był. Ale Bóg bardzo jasno też pokazywał mi ścieżkę, którą pragnie, i, i resztę mojego życia staram się poświęcić raz, że jedności, dwa, że odnowie kościoła. I też temu, żeby, żeby moi katolicy, bracia usłyszeli o łasce, usłyszeli Ewangelię, jeżeli jeszcze nie słyszeli, ale też zobaczyli, że nasi bracia protestanci są częścią rodziny Boga. I że, że tutaj potrzebujemy zrozumieć to, co Bóg zrobił dla nas na krzyżu, włączając nas w swoje ciało. I że jesteśmy częścią tego ciała i nie jesteśmy tu tylko sami. Więc tak jakby jest. temu poświęcam, mm. poświęcam życie od tamtej pory. Jeśli jesteś katolikiem, ale myślę, że jesteś jednym z takich osób, chyba, które znają naj... bardzo dużo protestantów w swoim życiu. Myślę, że sporo rzeczywiście, chociaż mm. w danym czasie mm. nie znałem żadnego. Darek <laughs> był pierwszą osobą, która nie była katolikiem, którą poznałem w moim mm. życiu. A teraz rzeczywiście i, i trochę takich relacji, i też przyjaźni katolicko-protestanckich w moim życiu ma miejsce. W mojej wspólnocie są osoby, które nie są tylko osobami właśnie przynależącymi do kościoła katolickiego, ale są też osoby z innych kościołów chrześcijańskich. I staramy się razem budować relacje, razem służyć sobie nawzajem i też rozpoznawać to obdarowanie, które każdy z nas wow. nosi. Dlatego, żebyśmy mieli jeszcze, jeszcze szerszy horyzont w naszym, w naszym spojrzeniu. Bardzo mnie poruszyło, jak papież na spotkanie się podzielił swoim doświadczeniem, kiedy miał kryzys, jeszcze jako wtedy arcybiskup Buenos Aires, że blisko siebie chyba 2 czy 3 kilometry miał właśnie biskupa też protestanckiego, ewangelickiego, no i właśnie do niego się udał. Wtedy, kiedy było mu ciężko, i powiedział, że spotkał się z bardzo dużą serdecznością, My oczywiście byli w relacji, ale takie to było bardzo budujące, że, że nasz papież, no myślę, z serca Boga ma właśnie mocno to, żebyśmy budowali jednej, żebyśmy razem sobie służyli i razem patrzyli na własne obdarowania. Ale myślę, że dla wielu osób, które nas słuchają, jest to taki temat bardzo odległy. Jakie są, Karol, dla ciebie takie praktyczne przestrzenie, gdzie my możemy właśnie iść razem, gdzie możemy właśnie nie bać się, ja bym chciał, żeby katolicy, nie wiem, nie bali się, że teraz, jeżeli masz kontekst z protestantem, jest z nim w relację, że on teraz będzie cię ściągał, albo że ty go chcesz ściągnąć na swoją stronę. W jaki sposób mamy do tego podchodzić? Jak budować takie zdrowe relacje królestwa? Mhm. Mm Wiesz co myślę, że pierwsza rzecz jest taka, że kiedy budujesz mosty jedności, to mostu nigdy nie zaczyna się budować od środka. Nie, nie zaczynasz od centralnego punktu, tylko zaczynasz od jakiegoś brzegu, nie od tego brzegu, z którego wychodzisz. Więc świadomość tego, że, że budujesz z miejsca swojej własnej tożsamości, ma duże znaczenie. Nie? Zaczynamy, zaczynamy stąd i zbliżamy Mieć się do siebie. Tak? Masz swoją własną tożsamość, to jest ważne. Jeżeli nie jesteś jej pewien to to nie jest czas na budowanie jedności. Mhm. Nie? To, to, wow, to jest coś, to jest co trzeba odłożyć na później. Bo wtedy, kiedy osoby nie mają klarownej tożsamości, to bardziej mamy do czynienia później z takim trochę szwedzkim stołem, gdzie po prostu bierzemy pewne rzeczy, które są takimi, które nam pasują. Któreś nam się podobają. Taki synkretyzm. A trochę tak w kontekście młodych, nie? że młodzi, często jeszcze docenie kształtowani są tacy później lepce. Nie? Hmm? Tak, tak. Myślę, że, że potrzeba po prostu dostrzec Dostrzegł miejsce, w którym Bóg nas wezwał do wiary. Nie? Bóg nas wezwał, Bóg nas powołał do tego, żebyśmy byli Jego uczniami. I oczywiście, pierwszą naszą tożsamością jest, to jest ta tożsamość chrześcijańska, to jest ta tożsamość bycia dzieckiem Boga, bycia Jego uczniem. Ale też, tak jak Jezus przyszedł na Ziemię w ciele, tak samo też my żyjemy na Ziemi w konkretnym ciele, w konkretnych relacjach, w konkretnym miejscu mamy konkretnych rodziców, mamy konkretny kolor skóry, konkretny język i tak dalej i tak samo zostaliśmy zrodzeni do Kościoła Chrystusa ale też mamy konkretne miejsce w którym, do którego przynależymy jako wierzący i wierzę, że miejsce, w którym jestem jest bardzo ważnym ważnym miejscem dla Pana więc myślę, że to jest taki pierwszy, pierwsza rzecz świadomość własnej tożsamości świadomość tego, tego, gdzie jestem Jestem tutaj dla jakiegoś celu, jestem tutaj też z pewnym obdarowaniem, którym mogę służyć innym, ale są pewne też rzeczy, które potrzebuję wziąć, aby ożywić moją własną wiarę. Nie? I teraz jest tak, że, że bracia, którzy są wokół nas, mają w niektórych aspektach nieco inne perspektywy, nie? czy nieco inne też obdarowanie. I dotychczas patrzyliśmy przez wiele wieków na te wzajemne relacje jako, jako na coś, co. Co nas oddala, separuje od siebie, a dzisiaj coraz bardziej zauważamy to, że nasze odmienności mogą, jeżeli są pojednanymi odmiennościami, w sensie, jeżeli my się pojednamy jako, jako bracia, to mogą stanowić też pewnego rodzaju ubogacenie, mogą coś nas ożywić. Więc myślę, że, że jeżeli już masz klarowną tożsamość, to to, co możesz zrobić, to możesz modlić się z innymi, możesz, możesz słuchać też świadectw innych, widzieć ich przemienione życie, ich nawrócone życie w pewnych dziedzinach. Jeżeli na przykład mój brat właśnie Darek wstawał o 5 rano, żeby się za mnie modlić, to to jest jakaś część świętości jego życia, że on jest gotowy poświęcić. Jakiś, jakąś część swojej wygody, swojego snu, żeby modlić się o kolejną osobę w tym świecie, aby poznała Boga. I to jest coś, co mówi do mojego życia. nie, To jest jakaś, jakaś część świadectwa Jezusa widocznego w życiu tej osoby. I ja mogę z tego zaczerpnąć. Nie? Tak samo jak ja doszedłem do jakiegoś przełomu w wierze w, w moim życiu, czy, czy jest coś, co wyróżnia moje życie w kontekście charakteru, uświęcenia, jakichś cnot chrześcijańskich. To są rzeczy, którymi mogę zbudować innych, nawet jeżeli nie są katolikami. To, to jest coś, co, co może mówić do ich życia. Więc myślę, że to jest, to jest ten wymiar ekumenizmu, świętości, takiej wzajemnej świętości, którą się ubogacamy i która jest nam potrzebna. I myślę że też, że dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie możemy stawać razem w służbie ewangelizacji, w służbie ewangelizacji, w służbie, w służbie takiej, służbie miłosierdzia, różnych dzieł miłosierdzia. Nie wiem, teraz mamy sytuację związaną z wojną w Ukrainie i, i też widzę, obserwuję liczne współprace i wiem, że też w Rybniku miała miejsce taka sytuacja, Tak, tak, tak. bo też to śledzi, śledziłem, mm. gdzie właśnie możemy stawać razem, modlić się za naszych braci w Ukrainie i jednocześnie też wychodzić z konkretną, praktyczną pomocą, humanitarną mm. czy, czy jakąś inną i możemy to robić razem. Mm. Pamiętam, właśnie, jeszcze modlitwę prowadziliśmy w Bazylice z Pastorem Wojtkiem. To piękne to dla mnie też było, nie? Takie właśnie wzajemne ubogacanie się. No, radość, radość wielka, że, że możemy się wspólnie zjednoczyć, że są takie rzeczy, sprawy, które nas bardzo mocno łączą i to, co mówisz właśnie o mostach, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy akcentowali właśnie to, co nas łączy. To, co nas łączy, nie to, co nas dzieli, i patrzyli na siebie nawzajem jako na dar. Ale rodzi mi się takie pytanie, bo tak też pięknie mówisz, że. Co dana osoba konkretnie może mówić do naszego życia? Jestem ciekawy, kiedy patrzę na naszych braci chrześcijan, ewangelików, protestantów, to do twojego życia co oni mówią, Karol? No to jest dużo rzeczy, dlatego mm. że moglibyśmy dotykać różnych obszarów i chętnie możemy o tym pogadać więcej. Mm. Jest wiele obszarów, w których nasi bracia... Yy, Mogą i bardzo praktycznie ubogacają nasz Kościół. Zacznijmy od charyzmatycznej odnowy Kościoła. Nie? To jest jakiś taki obszar, w którym, w którym my uczymy się jako katolicy od naszych protestanckich braci. Głównie, nawet właśnie, demokratura, poprawna demoklatura mówi bardziej o braciach, czy zielonoświątkowych, czy ewangelikalnych. Dlatego, że te środowiska też nowych kościołów charyzmatycznych, to są środowiska, które niosą odnowę charyzmatyczną. Dzisiaj są takimi pionierami, jeżeli chodzi o XX wiek, tego stylu życia takiego charyzmatycznego, używania darów duchowych, poruszania się w mocy Ducha Świętego. I my jako katolicy uczymy się na przykład posługi proroczej, czy posługi uzdrowienia, bardzo często właśnie od naszych braci. Oczywiście my, my sami też już mamy pewne doświadczenia, ale ruch charyzmatyczny miał swój początek, można powiedzieć, w pewnym uproszczeniu w ruchu zielonoświantowym. To jest pewne uproszczenie, ale, ale tam on, on zaczął, zaczął rozkwitać bardzo dynamicznie. I później, kiedy zaczął dotykać innych kościołów, pierwotnych, protestanckich, historycznych, później do, dotarł do kościoła katolickiego. I od 67 roku. My, jako katolicy, uczymy się tej rzeczywistości właśnie od naszych braci. Mamy też inne obszary, w których możemy się dużo uczyć. Na przykład, no dzisiaj współcześnie, kiedy budowany jest kościół, np. budynek Kościoła Katolickiego, to niekoniecznie jest budowany dzisiaj ze świadomością potrzeb współczesnego człowieka. Nie? I jesteśmy trochę do tyłu tutaj, bo kiedy na przykład odwiedzałem. Wisłę, Wisłę Malinkę. To tam jest nowy kościół ewangelicko zburski który jest wybudowany, oddany do użytku niedawno, kilka lat temu. I kiedy tam wchodzisz, no to widzisz kościół, który, który ma przestrzeń dla dzieci, ma przestrzeń kawiarni, gdzie można się spotkać i wypić kawę, rozmawiać, budować relacje. I myślę, że kościół wtedy wypełnia ten taki Pierwotny zamysł tego, że on rozświetla miasto, Nie, że to jest takie miejsce centralne w mieście, które świeci wszystkim mieszkańcom i wszyscy mogą przyjść i tam budować relacje, tam uczyć się życia z Bogiem. I myślę, że to jest coś, z czego my możemy bardzo zaczerpnąć. Wiem, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji, czy w Anglii widziałem już takie przykłady budynków kościelnych Kościoła Katolickiego, które już wychodzą naprzeciw tym współczesnym potrzebom. To jest taki drugi obszar, który na pewno widzę bardzo jaskrawo, z którego możemy zaczerpnąć i też się uczyć, inspirować z, z tej strony. Czy kwestia jakości pewnych rzeczy. Wy tutaj robicie bardzo, bardzo fajne rzeczy jakościowo, ale musimy uczciwie przyznać, że tą jakość często wpierw wprowadzali nasi bracia i my się uczyliśmy od nich. Nie musimy być uczciwi w tym, że tak, że tak jest. Czy kiedy mówimy o konferencjach takich, Dużych konferencjach chrześcijańskich, które odbywają się w naszym kraju, dzisiaj, jeżeli one mają, odbywają się w kontekście katolickim, to dużo wzorców czerpiemy właśnie z tamtej strony. Są, są takie obszary, w których możemy, możemy się uczyć. Oczywiście, my też, jako katolicy, mamy w drugą stronę, też dużo rzeczy, które możemy dać. Nie? Więc to są dwie dwa aspekty. Mamy, zachodzi tutaj wymiana, ale potrzebujemy rozpoznać wpierw, co mamy my. I co możemy wziąć? A to jest, to jest w ogóle piękne i też w ogóle chrześcijańska też muzyka. Nie? Myślę, że bardzo Dokładnie. bardzo dużo właśnie od nich też przychodzi. Ale właśnie to, co my możemy dać, bo rzeczywiście dużo czerpiemy, i gdybyś mógł powiedzieć o takich rzeczach, które możemy dać, to co byś wymienił? Mhm. Wiesz co myślę, że u nas bardzo szeroko mamy rozbudowaną mhm. liturgię i znaczenie mhm. znaków. Wow. Środowiska ewangelikalne często bardzo ograniczają symbolikę i znaki. W swojej takiej praktyce funkcjonowania, praktyce przeżywania wiary, dla nas znaki są bardzo istotną częścią, istotnym elementem naszego życia. Znak, znak krzyża, już sam w sobie, jest, jest kluczowym, wymownym znakiem. Spodekam wiele kościołów ewangelikalnych, w których nawet nie znajduje już krzyża jako znaku. I myślę, że to jest cała teologia znaku, to jest coś, co, czym możemy służyć, prawda? Co, co pokazujemy przez nasze życie katolików. W ogóle kontekst liturgii, gdzie na przykład przeżywamy pewne rzeczy w okresie kalendarzowym, nie? Mamy święta, mamy też pewne, pewne ważne dni, mamy ważne dni tygodnia, zaznaczamy piątek w kontekście dnia pokuty, zaznaczamy niedzielę w kontekście dnia zwycięstwa i chwały. Nie? To są takie rzeczy, którymi, które mamy, które jeżeli są tylko naprawdę w nas ożywione, to my możemy je zanieść braciom. Ja pamiętam, jak w ubiegłym roku w Kaliszu byłem na takiej konferencji, takiej ekumenicznej konferencji, w której pomagałem. W tym, żeby katolicy mogli wziąć w niej udział, a była ona, była ona organizowana przez jeden z nowych kościołów charyzmatycznych. I, i pewien taki moment, kiedy wyszedłem na, na scenę i powiedziałem: Słuchajcie, mamy piątek. Została udzielona dyspensa w kontekście niejedzenia mięsa tego dnia. I dużo moich braci prezydentów pytało się mnie: Ale o co chodzi z tym, z tym mięsem, z, tą, z tym niejedzeniem mięsa? Wiesz, mogę powiedzieć o to, że tu chodzi o to, że po prostu chcemy zaznaczyć jako, jako katolicy, że ten dzień jest dla nas szczególnie ważny, że chcemy go przeżyć w inny sposób. I oczywiście możemy teraz dyskutować, czy jedzenie mięsa, czy nie jedzenie dzisiaj jest tym takim znakiem pokuty adekwatnym do współczesnego czasu, no bo dzisiaj mięso nie jest takim ekskluzywnym towarem, jak jeszcze 50 czy 70 lat temu mógł, mógł on być. Ale jeśli patrzymy na ideę, to idea jaka się za tym kryje, to jest rzeczywiście pochylenie się nad tym dniem, jako dniem, w którym nasz Pan umarł za nas, żebyśmy mieli życie. Nie? Więc myślę, że to są takie rzeczy, które nosimy bardzo jako katolicy. Osobiście widzę również ten aspekt związany z Eucharystią i przeżywaniem Eucharystii i znaczeniem tego, czym jest Eucharystia, jako coś, co nosimy jako obdarowanie dla całego ciała, dlatego że w części Kościołów Protestanckich ten aspekt Eucharystii czy Wieczerzy Pańskiej został sprowadzony do czegoś bardzo, bardzo symbolicznego. I, i nasz, nasze rozumienie, teraz mówię tak stricte ewangeliczne nawet, rozumienie Eucharystii, jest bardzo tutaj, myślę, głębokie. I niesiemy, wierzę w to, że jako katolicy, niesiemy to jako dar, który możemy, możemy przynieść, kiedy, kiedy mówimy innym. Słuchajcie, z naszej perspektywy, Pan Jezus powiedział: Bierzcie i się to jest ciało moje. Nie powiedział: Bierzcie i i uwielbiajcie. Nie powiedział tylko, tylko i wyłącznie o jakimś symbolu. Oczywiście chciał, żebyśmy upamiętniali ten dzień, żebyśmy przeżywali pamiątkę tego dnia. Ale chciał też, żebyśmy zwracali uwagę na pewien kluczowy aspekt doświadczenia duchowego i czerpania życia z tej praktyki, z tego, z tego uobecniania jego wiary dzisiaj. Więc myślę, że są takie rzeczy, które nosimy czy niesiemy jako katolicy dla całego ciała. Niestety, jako katolicy nauczyliśmy się często tymi rzeczami walczyć nie? i traktować. Nasze przekonania, jako, jako rzeczy, które, które czynią nas bardzo wyniosłymi względem innych, wierzę, że kiedy zmienimy perspektywę i postawę i zaczniemy tymi rzeczami służyć czyli bardziej traktować je jak, jak ręcznik, a nie jak miecz, w którym chcemy odcinać uszy naszym oponentom to te rzeczy zaczną być też coraz szerzej dostrzegane. W innych częściach ciała Chrystusa, a jednocześnie rzeczy, które są dla nas ważne, zostały zachowane w innych tradycjach, mogą też ubogacić nas. Mm. Wiesz, dla mnie fenomenalnym doświadczeniem było to, kiedy razem e, właśnie z naszymi braćmi protestantami stawaliśmy na już czas, gdzie też byłeś organizatorem tego wydarzenia, ale taki obrazek właśnie dla mnie bardzo przejmujący był wtedy, kiedy tak właściwie no, byli liderzy, byli księża, e, byli pastorzy i tak właściwie ja nie wiedziałem, czy obok komu nie jest, nie wiem, lider świecki, czy to jest pastor i tak właściwie no a co to ma za znaczenie? To jest mój brat. To jest po prostu mój brat, z którym wspólnie staję i jest, którym wspólnie uwielbiam Boga. I rzeczywiście ten aspekt, o którym też mówisz, takiego trochę uwspółcześnienia, nie? żebyśmy my jako Kościół nie mówili archaicznym językiem, żebyśmy nie żyli w ogóle w jakimś takim lęku, nie patrzyli z wyższością, tylko żebyśmy byli takim Kościołem, bardzo to też wybrzmiało, z tym mówisz, Kościołem relacyjnym, Kościołem też takim bliskim. To, co mówisz o kawiarenkach to jest to, co mówisz o, o tym, że przewiduje się miejsce dla dzieci, nie? że ludzie później są z dziećmi w kościele no i tak właściwie nie mają nic z mszy świętej, no bo muszą zająć się tym dzieciątkiem, a tak właściwie no nic nie ma z nauczania. Teraz akurat podglądając waszą wspólnotę wiem, że jesteście w takim dość ważnym miejscu, bo tak jak mi wspomniałeś, za, za miesiąc już do użytku będzie konkretna taka, nie wiem czy mogę powiedzieć sala, sala, gdzie widziałem, że i w projekcie chyba jest to tak wykonane, że tam staracie się, żeby było wszystko jak tam właśnie to też wygląda, czyli jakby odpowiadacie na realne dzisiaj potrzeby po prostu współczesności i czy to rzeczywiście jest tak, jak pragniecie, żeby było, czy no ten projekt, ta sala jest taka na miarę waszych marzeń? Mm -hmm. <laughs> tak, bardzo <laughs> Dzięki za to pytanie. Tak rzeczywiście bardzo chcieliśmy przygotować to miejsce w taki sposób, żeby ono wychodziło naprzeciw współczesnych potrzeb człowieka, nie? współczesnych potrzeb ludzi. Moje doświadczenie ojca, jako ojca, ojca dwójki dzieci Daniela i Zuzi, jest takie, że kiedy nasze dzieci były malutkie to w wielu kościołach, do których szliśmy, nawet nie było ogólnodostępnej toalety dla, dla wiernych. Nie? nie mówię o przewijaku nawet, nie? wiesz co mi chodzi, że mo można byłoby tutaj dużo zrobić bardzo prostymi środkami, bardzo prostymi rzeczami, żeby zmienić kulturę tego kościoła, gdzie, gdzie dzieci, które przychodzą razem z rodzicami, są mile widziani również. Oczywiście jest to pewne wyzwanie, jak, jak na przykład już te współczesne, te dotychczasowe funkcjonujące kościoły, jak przygotować, żeby one były właśnie ukształtowane na miarę potrzeb, ale myślę, że pewne drobne środki można byłoby w prosty sposób wprowadzić. Wyobrażam sobie, że na przykład przy każdej parafii po mszy jest otwarta kawiarenka z ekspresem do kawy. Rada parafialna może zająć się, jako, jako świeccy możemy to przygotować, możemy to zrobić. Myślę, że gdyby tak było co tydzień, to wierni nauczyliby się tego, że pieczemy jakieś ciasta, robimy kanapki. Kto chce, to zostaje po mszy, możemy się spotkać. Niech to będzie nawet na początku 10 osób, ale za rok czasu już będzie 30, za dwa lata będzie już 100 osób. Bo to będzie przez, naturalnie przez relacje będzie się pomnażało. I parafia będzie stawała się coraz bardziej wspólnotą, a nie tylko takim miejscem, teraz powiem, w uproszczeniu, a nie tylko takim punktem usługowym, gdzie przychodzimy trochę jak do sklepu i wychodzimy jak konsumenci, żeby doświadczyć czegoś, co mamy, wziąć i wyjść. Ewentualnie wkładając dwa złote na ofiarę, to też mówię oczywiście w uproszczeniu bardzo, bardzo dużym. Ale myślę, że dużo osób tak funkcjonuje jeszcze w kościele. I te zmiany są konieczne z dwóch stron. I ze strony Księży ze strony instytucji, jak i ze strony świeckich i ich mentalności, tylko i wyłącznie konsumentów, tylko, tylko, tylko tych, którzy po prostu przychodzą, żeby wziąć, a nie wnoszą, nie budują parafii. Więc w tej sali, którą, którą przygotowujemy, staraliśmy się stworzyć przestrzeń dla dzieci, dla małych dzieci. Chcemy przygotować też przestrzeń dla większych dzieci, po to, żeby one mogły się uczyć, uczyć życia z Bogiem. Więc mamy taką antresolę przeszkloną, gdzie wow. osoby mogą wejść, widzieć wszystko, co się dzieje na sali, ale jest wygłuszona taką trójwarstwową szybą, żeby izolować dźwiękiem, dź, dźwięk, nie? żeby jak dzieci krzyczą, bawią się, płaczą, żeby to nie było słyszalne w głównej sali, ale z drugiej strony, żeby ci rodzice mogli przejść, mogli uczestniczyć. Statystycznie ta grupa jest najczęściej, najbardziej wyłączona z życia Kościoła, mm. tak która ma małe dzieci. Okay. Więc myślę, że my jako Kościół powinniśmy wow. tym bardziej zabiegać o to, żeby, żeby nie tracić tych, tych ludzi z życia Kościoła. Bo oni też niosą coś bardzo wyjątkowego dla nas wszystkich. Także o to się staramy. Pytanie, czy to jest miejsce naszych marzeń. Z jednej strony tak, a z drugiej strony wiemy, że to jest... Jeszcze jest tylko jedno małe miejsce, a marzeniem, które ja noszę, to jest to, żeby, żeby cały kościół był w takim miejscu odnowy, w miejscu przemiany. Też przez te bardzo przyziemne, praktyczne kwestie, ale są bardzo potem pomocne dla tego, żeby tą wiarę budować. Wiesz, ja marzę o takim, takim kościele, tak, tak funkcjonującym, że kiedy będziesz szedł drogą, szedł ulicą, i spotkasz tam jakiegoś niewierzącego człowieka i opowiesz mu o Jezusie, opowiesz mu swoje świadectwo i on się zapyta, co mam teraz zrobić, to żebym ja mógł powiedzieć tak, znajdź pierwszy, lepszy kościół w tej okolicy, bo tam życie. Amen, amen. Niestety, nie mogę tego powiedzieć dzisiaj. I to jest jakby takim moim bólem, ale też wierzę, że zadaniem dla mnie i, i myślę, że dla nas wszystkich jako kościoła, żeby szukać dróg, sposobów, żeby to zrobić, żeby to znaleźć. Taki smutny i wesoły obrazek, smutny obrazek taki czasami, bo ja wychodzę przed kościół, po mszy świętej, właśnie żeby się z ludźmi przywitać, ale bardziej tak właściwie mi chodzi o to, żeby być do dyspozycji, nie? Że kiedy robisz to tak właściwie co tydzień, to ludzie są przyzwyczajeni i chodzi o to, że naprawdę czasami zdarzają się mi jakieś takie dobre rozmowy, tu mnie ktoś nagle zaprasza gdzieś tam, nie wiem, na jakiś posiłek, zaprasza mnie, żebym poświęcił dom, albo po prostu sobie tak pogadamy, pośmiejemy się z dziećmi, piąteczki poprzybijam, nie z młodymi coś tam pozaczepiam, zaproszę na kurs, tu z dorosły mi też się po prostu fajnie pogada, więc jakby to mi tak przyświeca. I smutny obrazek jest taki, że czasami, wiesz, jak kończy się Msza, jeszcze tam idę, na przykład pomysł udzielić komunii świętej organizce i mówię, idę jeszcze przed Kościołem, żeby może się jeszcze z kimś spotkać, nie? I pamiętam, wychodzę przed Kościołem, już nikogo nie ma, nie? W Kościele też już praktycznie nikogo nie ma, czyli kończy się Msza, wszyscy po prostu szorują do swoich domów, nie? I tak mówię sobie, tak, wiesz, moim Kościołem też takich marzeń jest taki Kościół, właśnie, właśnie relacji, gdzie my później jest jesteśmy, zostajemy, to o czym mówisz, yy, rozmawiamy, że nie od razu po prostu do domu, tylko chcemy, no to jest nasz kościół, nie? Chcemy właśnie czy jakieś ciacho, czy her, kawa, czy herbata, czy te podobne rzeczy i taki radosny obrazek, jak mówisz o choćby tym przewijaku, o takim dostosowaniu, to mój poprzedni proboszcz zrobił na przykład przewijak, nie? I yy, wiesz, niejednokrotnie ktoś się śmiał z tego, że przewijak w kościele. No nie, znalazł przestrzeń, yy, tam w tej przestrzeni po prostu był przewijek ta przestrzeń wiadomo, że była taka dostosowana do tego, jak były jakieś takie osoby, czasami trudne są spowiedzi, takie jak ktoś nie słyszy, wiesz, i to, no bo nie chcę, nie chcę mówić na głos i teraz, że wszyscy słyszą, no to zrobi taką małą kapliczkę, gdzie y, siadasz naprzeciwko drugiej osoby i można normalnie, wiesz, porozmawiać, i to też jest właśnie wyciszone, tak jak mówisz tutaj o, o tej przestrzeni dla dzieci. No, i rzeczywiście to jest taki, bo to chyba zależy od tego, co mamy w sercu, nie? Co niesiemy w sercu, co jest dla nas ważne i potrzebne? Czy chcemy, żeby Kościół był tylko po to, żeby no, działy się te rzeczy, które są w kościele, wiadomo, żeby były sakramenty, i to jest jasne, to jest oczywiście bardzo ważne, ale, ale czy mamy też na względzie, właśnie takie relacje? I myśmy się tak, no to też muszę powiedzieć, wiesz, my mieliśmy także po pasterce, nie? Tam na przykład był jakiś, było grzane wino. Była gorąca czekoladek, i to było super. I ludzie, i kolędowaliśmy chyba ze 100-150 ludzi, nie? Jakieś kolendowanie pod chmurką, później każdego kolejnego dnia idziesz w inny rejon, i tam osoby, które mieszkają, się gromadzą. Przepiękne po prostu rzeczy, nie? Więc. Mam też takie wielkie pragnienie, żeby, żeby kościół był taki, że kiedy osoba niewierząca po prostu przyjdzie, to ona tam doświadczy jakiegoś zainteresowania, jakiejś takiej troski, to ona doświadczy takiej kultury królestwa. Nie? Karol, co my możemy zrobić? Co możemy zrobić, żeby, żeby tak było? Żeby jakby ten kościół marzeń nie był tylko naszą taką gadką, ale no żeby był naprawdę czymś po prostu bardzo realnym. Wiesz, myślę, że z mojej perspektywy jest konieczna taka gruntowna reforma w kościele. I to jest e, trudne, dlatego, że jak to, jak to zaznaczyć, jak to opisać? Myślę, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie kończy się pewna era kościoła i rozpoczyna się zupełnie nowa era. Właściwie myślę, że, on, że my jesteśmy już w, już częścią tej ery, w sensie już, ona się już rozpoczęła, tylko jako Kościół nie, nie jesteśmy jeszcze jej świadomi. Jest tak, że przez wiele ostatnich wieków ludzie żyli w kulturze, która była kulturą na wskroś chrześcijańską. Ludzie wiedzieli, że Bóg jest, ludzie wiedzieli, że w niedzielę trzeba iść do kościoła. Mieli pewne, pewien system wartości, pewną narrację taką społeczną, którą, którą widzieli, która mówiła o tym, że są pewne sposoby rozrywki, które nie są akceptowalne. Są takie, które są właściwe. Widzieli pewien ideał spełnionego życia i ten ideał spełnionego życia też wiązał się z chrześcijaństwem, z byciem w ogóle w, w kościele. Było wiele rzeczy, które, które wskazywały na chrześcijaństwo jako na pewien zbiór zasad, moralności i wartości, które towarzyszą życiu chrześcijańskiemu, a które są dobre i właściwe i potrzebne dla każdego człowieka. Także generalnie kultura zachodu. Nie oznacza to, że ci ludzie byli wierzący, nie? Oznacza to, że ci ludzie żyli w oparciu o pewne wartości, o pewien system, o pewien system tradycji swojego własnego życia, swoich rodzin, przekazywania pewnych rzeczy kolejnemu pokoleniu. Takżeśmy tak żyli, nie? po prostu tak było i już. Nie? rozwody były czymś nieakceptowalnym, albo niemile widzianym, czy nie wiesz, widzianym negatywnie, jak chłopak z dziewczyną zamieszkali przed ślubem widzieli Tak samo, bo to widziane negatywnie, było to społecznie. Potępiane nie? Przez, przez społeczeństwo, yy, czy, czy cały kontekst homoseksualny, i tak dalej. Nie będę wchodził już w szczegóły, bo nie chcę by otwierać wątku, bo tutaj musielibyśmy dużo też czasu spędzić. Ale były pewne rzeczy, które po prostu były z założenia widziane negatywnie, i z założenia trzeba było je odrzucić, bo żyliśmy w takiej kulturze. I Kościół też żył w tej kulturze. Nie? To oznaczało, że. Że jeżeli chciałeś być wierzącym człowiekiem żyjącym w tej kulturze, to musiałeś jakby być bardzo jaskrawym, nie? musiałeś zrobić coś bardzo jaskrawego, żeby w ogóle ludzie zobaczyli, czy ty naprawdę wierzysz, nie, bo wszyscy przecież mówili o sobie, że są wierzącymi ludźmi. Grzechem tej, tej epoki, tej ery, był, było pokazywanie siebie jako bardziej świętym niż w rzeczywistości jesteś. Pokazywa jakby pokazywałeś więcej cnót w swoim życiu i świętości twojego własnego życia, niż rzeczywistości masz. Nie? Ten, więc jakby grzechem był była hipokryzja. Nie? To był taki grzech tej ery. I problem polega na tym, że ta era się skończyła w tym sensie, że świat wokół nas przestał być już, już chrześcijański, narracja się zmieniła. Znaczy, kości już nie funkcjonuje w erze, w której społeczeństwo jest chrześcijańskie. Ludzie już zapomnieli o tym, że Bóg jest, zapomnieli o tym, że są pewne wartości, które są naprawdę dobre dla tego społeczeństwa, że już innymi wartościami, inaczej spędzamy, szukamy innego rodzaju rozrywki, rozwody nie są już czymś, co, co, nas, co nas razi. Mówimy o rozwodach jako o czymś normalnym, mówię teraz o społeczeństwie, nie? mówimy o tym, no rozwody się zdarzają, rozwody bywają, mało który chłopak z dziewczyną nie mieszkają przed ślubem ze sobą. Zmieniła się całkowicie narracja społeczna. Ale kościół, i to jest ten nasz problem, żyje tak, jakby się nic nie zmieniło. I tu jest, tu jest ten problem. To znaczy, my funkcjonujemy w kościele, który, który wciąż, gdzie uważamy, że ludzie wokół są tak samo zainteresowani naszą ofertą, jak byli zainteresowani jeszcze 10 lat temu, czy 15 lat temu, czy 30 lat temu. Ale ta era kościoła się już skończyła. Dotychczasowe narzędzia, formy, sposoby naszego działania uległy wyczerpaniu. My chcemy sztucznie wiesz, pielęgnować czasem te same rzeczy, które robiliśmy 10 lat temu, uważając, że one będą skuteczne dzisiaj, a one są już zupełnie nieskuteczne. Kościół wzywa do nowej ewangelizacji i my wychwytujemy słowo ewangelizacja, ale zapominamy o słowie nowa, nie? że naprawdę potrzebujemy nowych wiesz, nowych rzeczy. Tak sobie myślę o tym, że. Papież Paweł VI wspominał o potrzebie ewangelizacji i powiedział, że Europa na nowo stała się terytorium misyjnym. Nie, to, to, było, to było jego zdanie. Później Jan Paweł II był tym, który użył w ogóle tego, tego terminu nowa ewangelizacja. Później Benedykt XVI ustanowił dykasterię do spraw nowej ewangelizacji. Teraz papież Franciszek podniósł ją do na super dykasterii, pokazując, że wszystkie pozostałe są podległe tej nadrzędnej myśli nowej ewangelizacji. A my dzisiaj, kiedy słyszymy słowo nowa ewangelizacja, to ono już dla nas jest takie wyświechtane. wiesz, tak już, no, mówiliśmy o tym tyle czasu. A Kościół, cały Kościół doszedł do tego, że istnieje gdzieś w nas świadomość potrzeby zupełnie nowych rzeczy, zupełnie nowego rozdziału w historii Kościoła, bo zmieniła się epoka, bo zmieniła się era. I teraz największym, wiesz, największym grzechem, największym wyzwaniem tego, tej nowej ery, nie będzie już pokazywanie większej ilości cnót, niż się w rzeczywistości ma. To wyzwanie będzie teraz w obliczu nowej kultury pokazywanie mniejszej ilości cnót, niż w rzeczywistości masz. Bo ludzie w koło są ludźmi, którzy nawet nie mają pojęcia o tym, że Bóg istnieje. Nie? Zmieniła się narracja, zmienił się moment w kościele. I wydaje mi się, że to jest kluczowy aspekt, uświadomienie sobie, tej rewolucyjnej zmiany. To, wiesz to słowo, to angielskie słowo shift, nie? Ono, ono dużo mówi nastąpi całkowita zmiana. Ym, I my żyjemy właśnie w kulturze zmiany. My żyjemy na krawędzi dwóch R, er, dwóch światów. Więc nowe pokolenie, młode, ty dużo, y, dużo służy na rzecz y, młodych ludzi, ono się zupełnie nie odnajduje w rzeczywistości kościoła, który żyje po staremu. Ym, pamiętam, jak zaprosiłem, w zeszłym roku młodych ludzi y, do mojego mieszkania zaprosiliśmy z Gosią głównie studentów i zadaliśmy im jedno pytanie. To są ludzie, którzy myślą o naszej wspólnocie przyszłościowo. Część z nich właśnie świeżo co weszło do wspólnoty. Jeżeli szukasz wspólnoty, to czego szukasz w tej wspólnocie? Co jest dla ciebie najważniejsze? I byliśmy w szoku, bo dwie osoby powiedziały o relacjach, jedną o uwielbieniu jako takim bardzo ważnym aspekcie i spodziewaliśmy się właśnie tego. Jak ja bym był w ich wieku, to bym tak powiedział. Szukam wspólnoty, która ma fajne relacje i dobre uwielbienia. Ale nas było szokiem, jak większość z nich powiedziała teraz najważniejszy jest radykalizm, radykalizm dla Jezusa. I długo o tym myślałem i zdałem sobie sprawę z tego, że radykalizm dla nich oznacza coś zupełnie innego niż radykalizm dla mnie. Bo dla mnie, kiedy byłem w ich wieku, radykalizm oznaczał większą ascezę, większą pobożność, yy, większe oddanie Panu. A dla nich radykalizmem jest to, że powiedzą osoby na studiach, że są wierzące. I po prostu zmieniła się całkowicie kultura, całkowicie mentalność. Jeżeli my, jako Kościół, szczególnie teraz powiem do tych osób, które są w moim wieku i starsze, jeżeli my nie zmienimy sposobu funkcjonowania Kościoła, to stracimy tych młodych ludzi, bo oni w tym Kościele, w takim, jakim my go znaliśmy przez wieki, że zupełnie się nie odnajdują. Tak. Mamy rzeczywiście nową generację, nie? Tak jest. I my ciągle żyjemy tym, że a kiedyś było tyle osób w kościele, a kiedyś młodzi to, młodzi tamto. I my ciągle jakby tak to. Tak to ciągle po prostu słyszę, wiesz, bardzo wielki dramat jest dla rodziców, których dzieci kiedy dorastają, to zostawiają po prostu wiarę. Dlatego, że ci rodzice wychowani gdzieś tam w wierze, tak bardzo to jest dla nich ważne, ale ci młodzi oni tak właściwie nie poznali Jezusa. Nie? Oni byli wychowywani gdzieś tam może w kulturze chrześcijańskiej, ale nigdy nie przyjęli też tego sercem. nie, Więc no to, o czym mówisz, jest, jest tak bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość nowej generacji, nowych wyzwań, przed którymi stajemy, żebyśmy. To jest nawet tak świetnie, jak ty mówisz, się, mówię, Aggeusz, to jest po prostu ageusz, to jest księga ageusza. Zachęcam Dużo wszystkich tak, do przeczytania, dlatego że dokładnie tam o tym mowa, że zastanówcie się w swoich sercach nad tym, jak się wam wiedzie. Dużo się jecie, a zbieracie niewiele. Niby jedliście, a nie jesteście syci. Napiliście się, a pragnienie nie ogłosiliście. Opatuliliście się, a ciepło nie czujecie odkładać sobie zarobki, a jakbyście je zawiązywali w dziurawym worku, nie? Że my się możemy po prostu starać, ale my jakby nie trafiamy, jak Jakub mówi, modlicie się, ale nie otrzymujcie, bo się źle modlicie, tak jakbyśmy, mm, czy, czy my jakby widzimy też ten świat, słyszymy ten świat, nie? To jest niejednokrotnie, czasami wiesz, tam działając w social mediach, mm, też spotykamy się z jakimś takim nieprzyjęciem, szczególnie właśnie z tej strony naszej, nie? Bo, bo ty tańczysz, nie? W jakichś takich filmikach i podobne rzeczy, no a no a co w tym złego, nie? I teraz y, chodzi naprawdę o to, żebyśmy trochę zrozumieli, y, zrozumieli właśnie też tą, tą nową generację. Więc na przykład, jeżeli słucha ciebie ojciec, matka, y, którzy rzeczywiście widzą, że ich młodzi żyją zupełnie inaczej, y, co... Y, do czego byś poza świadomością, do czego byś zachęcił też, też te osoby, żeby one mogły się tak, wiesz, jakoś, jakoś dobrze obracać, nie? Masz na myśli rodziców, czy masz na myśli młode osoby? Mam na myśli rodziców bardziej, żebyśmy my zrozumieli też ten, ten młodszy świat, nie? Mhm. Wiesz, co, nie wiem, czy, jest, czy mam, miałbym mandat do tego, żeby skierować jakieś słowo do, do rodziców, na przykład nastolatków, bo sam mam dzieci jeszcze w wieku szkolnym. Więc z pewnością nie rozumiem wyzwań, które mogą się wiązać z posiadaniem nastolatków, na przykład. Natomiast z perspektywy mojej, jako lidera wspólnoty, widzę, że przede wszystkim młodzi potrzebują mieć swoją przestrzeń. Nie? Swoją własną. Niekoniecznie musz. Ale inaczej, powiedziałbym, to jest normalne, jeżeli nie chcą być z rodzicami. To jest normalne, jeżeli nie chcą być w tej przestrzeni, gdzie, gdzie są rodzice. Żeby tak, rodzice nie pękali, żeby nie brali tego do siebie, żeby nie mieli poczucia winy, że jest jakiś po prostu ich błąd. Takie jest, tak jest po prostu społeczeństwo, nie? Tak jest. Na przykład już w Krakowie mamy taką wspólnotę, nazywa się Jafa. Ja e, znam. Świetni ludzie. E, pozdrawiam Karoliny i Aleksa, którzy są liderami. <laughs> e, naprawdę z, e, robią wyjątkową mm. rzecz, wyjątkową robotę e, dla królestwa. Służąc szczególnie młodemu pokoleniu. I u nas, we, we wspólnocie Głos na Pustyni, mamy dzieci, które są też w wieku takim nastoletnim, i te dzieci, wszystkie one chodzą tam na spotkania wspólnoty. I pamiętam, jak był taki moment, że zastanawiam się, czy to jest w porządku. Wiesz, o co mi chodzi? No bo czy robimy wspólnotę, coś w sensie budujemy, wspólnotę, po to, żeby wszyscy mogli tam się w niej odnaleźć. Nie? I od małych dzieci do dorosłych. Ale widzę to, że ci młodzi naprawdę potrzebują mieć czegoś, coś swojego i jeżeli, wiesz, puścimy ich, ich na poziomie serca, to to będzie dobre dla nich i dla nas. Nawet jeżeli nie wrócą do tej wspólnoty naszej w przyszłości, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, żeby oni budowali królestwo, amen. żeby służyli amen. Jezusowi. Amen, amen. My jako wspólnota, czy jako wspólnoty nie jesteśmy właścicielami ludzi, nie? liderzy nie są właścicielami ludzi we wspólnocie, to Pan jest tym, który jest ich Panem i On ich prowadzi, a naszym zadaniem jest ich po prostu budować. Myślę, że to jest też taki dobry przykład, jak jak Maja Sowińska, jeszcze była w Krakowie, w Głosie na Pustyni właśnie, w mojej wspólnocie, była liderem uwielbienia. I, i wiesz, myślę sobie, spędziła z nami parę lat, pewne rzeczy wnieśliśmy do jej życia i zbudowaliśmy jej życie. Ona pewne rzeczy wniosła w życie naszej wspólnoty, ale ta droga jej się skończyła, nie? I teraz jest w wspólnocie Głos na Pustyni, teraz jest w Głosie Bana dalej, dalej Głos. Tak, dalej Głos. Jest w Skierniewicach. I wiesz, jeżeli będziemy myśleć tylko w kategoriach, okej, okay, moja wspólnota to miało być dla mnie, to miało być moje, no to zatrzymamy przepływ, który ma być w królestwie. Jakby my służymy jednemu królestwu, czyli, wiesz, i wspólnoty, i kościoły też tak samo. Myślę, że jakby wyglądała w ogóle nasza formacja, gdybyśmy uczyli ludzi w ten sposób. Kościół rzymskokatolicki w służbie królestwa, kościół świątkowy w służbie królestwa. Kościół baptystyczny w służbie królestwa, wspólnota głos na pustyni w służbie królestwa, głos pana w służbie królestwa, w wiesz, wspólnota w rybniku w służbie królestwa. Te wszystkie rzeczy, które byśmy robili dla jednego celu, porządkowałyby, wiesz, nasze, nasze właściwe miejsce i znaczenie, ale tak samo w rodzinie, moja rodzina w służbie królestwa. I ważniejsze jest to, żeby moje dzieci były wierzące, niż to, żeby były w jakimś konkretnym miejscu teraz. A dwa, że czymś naturalnym jest, że kiedy dzieci dorastają, że negują wartości swoich rodziców, aby odnaleźć swoją własną tożsamość. I jeśli jesteś rodzicem i jeśli jesteś w takim miejscu, to zachęcałbym cię do tego, żeby na siłę nie wtłaczać swojemu nastoletniemu dziecku niczego na siłę, bardziej zachęcać, dawać przykład. Ale też pozostawiać wolność, Bóg pozostawia wolność i myślę, że właśnie pokolenie poprzednie żyło w mentalności kościoła, w której ludzie stawali się, nie chcę powiedzieć wierzącymi, stawali się ludźmi kościelnymi, często z uwagi na przymus, ale to było dobrze widziane, tak powinno być, taka była narracja społeczeństwa. Więc dzisiaj mamy statystycznie 86%, chyba 6 teraz te statystyki, osób, które się deklarują jako osoby Wierzące, ale w praktyce tych wierzących ludzi mamy zdecydowanie mniej, musimy być w tym uczciwi. Mamy dużo ludzi kościelnych, ale niekoniecznie ludzi, których życie jest życiem nawróconym do Chrystusa i do życia na, na sposób, w jakiego on, jakiego on uczył. Więc myślę, że, że właśnie my nie chcemy, mówiąc wprost, produkować ludzi kościelnych, my chcemy służyć na rzecz tego, tego aby się rodzili ludzie do Chrystu, dla Chrystusa i w Chrystusie. I ten fokus powinien być, być tutaj. Amen. No właśnie dokładnie tak. I to jest w ogóle przepiękna myśl, taka, no, która zbiera też to wszystko. I chcę też powiedzieć, że nie mamy się co bać. Nie mamy się co lękać, że są pewne procesy, że zmienia się generacja. Nie mamy co po prostu ubolewać. Ja bym popatrzył na to, co się dzieje dzisiaj dzieje w Kościele, jako też pewną szansę. Szansę na to, żeby ta relacja po prostu z Bogiem była naprawdę bardziej autentyczna, żebyśmy jako wspólnoty byli naprawdę Boży, ale bardziej dostosowani po prostu do współczesności, żebyśmy byli po prostu też atrakcyjni, atrakcyjni dla innych, bo zobacz, to na przykład, o czym mówiliśmy w kontekście jedności, nie wiem, czy kiedyś była tak dobrze rozwinięta jedność między nami i naszymi braćmi chrześcijanami, jak na przykład dzisiaj, nie? że tworzą się po prostu naprawdę nowe szanse, kiedy możemy razem stawać do modlitwy razem służyć kiedy możemy razem głosić i wykorzystajmy to nie bójmy się nie lękajmy się ale po prostu to wykorzystajmy Karol bo z Tobą się tak dobrze rozmawia że już godzinę prawie wbił <grybujesz> a wiem że moglibyśmy się poprosić jeszcze po wielu tematach gdybyś mógł tak na sam koniec właśnie taką też esencję tego co rzeczywiście masz w sercu co chciałbyś przekazać też naszym, naszym słuchaczom to gdybyś mógł bardzo proszę też do tej kamery Hmm, to jest dobre pytanie, które mi zadałeś. <laughs> Musimy dłużej, ale myślę, że to, co jest, to, co jest ważne na dzisiaj, to jest, to jest to, żebyśmy byli odważni w krokach takich pionierskich i przełomowych. Ja chcę ciebie zachęcić do tego, żebyś nie bał się być, być pionierem w tym czasie, pionierem Jezusa w rzeczach, które do tej pory może nie były obecne, ale do których Duch Święty zachęca cię, abyś czynił. Przez wiele lat funkcjonowaliśmy w takim modelu, gdzie brakowało takiego konkretnego zaangażowania świeckich nie tylko w same, w same bycie wsparciem dla kogoś, ale w tym, aby świecy wzięli odpowiedzialność za kością. I chcesz zachęcić do tego, że jeżeli jesteś osobą świecką, żebyś wziął odpowiedzialność za Kościół, w którym jesteś. Jesteś w nim potrzebny, i ludzie, którzy do tego kościoła przychodzą, mają ostatnią szansę na to, żeby dzięki temu, że pojawią się świadomie wierzący świecy ludzie, mogli usłyszeć Ewangelię jeszcze w kościele. Więc to jest jeszcze takie pole misyjne, które już się bardzo, bardzo kurczy, ale jest na to jeszcze przestrzeń. Więc chcę cię zachęcić do takich odważnych kroków. Zaczep kogoś z twojego kościoła, podejdź do kogoś, kogo widzisz, przedstaw się, budujmy taką kulturę wspólnotowości, kulturę relacji, kulturę jedności w naszych własnych parafiach. I wierzę, że tego typu kroki, już takie bardzo, bardzo proste, ale one zawsze służą temu, żeby budzić cały kościół i właśnie czynić z niego realną wspólnotę, a nie tylko taką usługową instytucję, do której przychodzimy. Wierzę, że to jest możliwe i dużo zależy od nas, od ciebie, więc chcę cię do tego zaprosić, zachęcić. Możemy to zrobić razem. razem. Amen, świetnie. No mam takie pragnienie, pomódlmy się właśnie też, wiesz, pomódlmy się za te osoby, które też nas słuchają, żeby naprawdę byli pionierami, żeby nie bali się po prostu podejmować odpowiedzialności, żeby, no, żeby byli świadomi tego, że oni są kościami, od nich bardzo dużo zależy. Więc zapraszamy Was też, kochani, do modlitwy teraz. Kochany ojcze, ja Ci dziękuję za wszystkie osoby, które nas słuchają, i wołam właśnie o to, duchu święty, żebyś ten dawał im odwagę: odwagę, żeby byli pionierami, żeby naprawdę prowadzili i szli w tym kierunku, w którym ty, duchu święty, ich wzywasz. Rozlewaj odwagę, rozlewaj właśnie też taką swoją moc. Zabierz po prostu jakieś takie wszelkie, nie wiem, narzekanie, jakiś wszelki lęk. Nie, daj właśnie, daj taką nową odwagę, daj też taką, taki dar właśnie jednoczenia. Daj osoby, które będą budowały mosty, mosty między nami, a niewierzącymi między nami, a osobami różnych wyznań. Daj nam budować most, abyśmy razem kruszyli w kulturze Królestwa. Wołamy o to, kochany Duchu Święty. Szyk la makore la się modlę o to, abyś w swojej mądrości tym wszystkim, którzy dzisiaj budują które którzy Ci ma, stają si, w służbie Twojego królestwa. Panie, udziel nam mądrości, Kora żebyśmy wiedzieli, si. w jaki sposób w tym czasie, w którym jesteśmy, masz, mogli służyć, si. mogli budować, mogli krzewić, Kora mogli głosić Twoje królestwo, Kora mogli głosić Pana Jezusa. I ojcze, chcecie prosić, żebyś też Kora dotykał na nas i kierował Kora naszymi drogami w taki sposób, aby to, co, co robimy na co dzień, co czynimy na co dzień, jako rodziny, jako wspólnoty, jako wspólnoty chrześcijańskie różnych, różnych denominacji, Żebyśmy to wszystko, co robimy, robili w taki sposób, aby przynosiło to chwałę i realny owoc, owoc, który będzie widoczny w nas, w naszych relacjach, w naszych połączeniach, i też, aby to wszystko służyło. Kury, Właśnie na rzecz tego, co Ty pragniesz uczynić w świecie. Panie, ucz nas jedności, ucz nas też pokory, ucz nas kury, takiego spojrzenia, kury, bycia sługami w tym świecie. Ty stałeś się sługą, sobie. oddałeś wszystko. Panie, pozwól nam być takimi sługami, którzy, którzy oddają wszystko dla Twojego m. M. królestwa i którzy niosą Twoją miłość wszędzie tam, gdzie m. M. się udadzą. Amen. O to się mogliby razem. Amen, amen. I wierzę, kochani, że słuchają też nas osoby, którym Pan Bóg bardzo mocno wkłada w serce taki dar jednoczenia, że jesteś obdarowany właśnie jednoczeniem i to jest takie jednoczenie też właśnie Twojej wspólnoty z proboszczem, to też jest takie ośmielenie Ciebie, żebyś mówił też o jedności z innymi też chrześcijanami. Wierzę, że Pan Bóg do tego Cię bardzo szczególnie też namaszcza i Ty... Wiesz o tym teraz, wiesz o tym teraz. Więc buduj, buduj kościół, mm. budujmy kościół razem, kochani. Tak I mm. na tą drogę was z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Karol, no bardzo dziękuję Ci za rozmowę, dziękuję Ci za spotkanie. Też bardzo dziękuję i wierzę, że do zobaczenia i długo. Amen, amen. Kochani, jeżeli chcecie, możecie nas wesprzeć. Ruszył też właśnie Patronite. To wszystko ma służyć temu, żeby i te nagrania były po prostu jakościowe, i czas też po prostu pracy. Więc jak chcecie to śmiało, wspierajcie. I Bóg zapłać dzięki wielkie za wszelkie dobro. Trzymajcie się mocno i pozostańcie z Bogiem!